Cześć! W tej części kursu tworzenia postaci przystosujemy gracza, aby dobrze się nim sterował przy pomocy pada. Podłączyłem do komputera pada z Xboxa i włączę grę, żeby zobaczyć, jak to działa. Lekkie wychylenie gałki powoduje, że gracz już biegnie, natomiast podłoga porusza się znacznie wolniej niż jego stopy. Dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. Wejdźmy do cecha postać blueprint, czyli blueprint animacji. Widzimy, że jest częścią składową całego obiektu, czyli mesza i animacji, i fizyki, i szkieletu. Wejdźmy do zakładki Animation i wybierzmy tutaj state'u biega, czyli animacja, która odpowiada za chodzenie, stanie i bieganie. Minimalna wartość osi to jest 0, natomiast maksymalna to jest 100. W przypadku pada pełne wychylenie gałki to jest 300, dlatego musimy to zmienić. Nie zmieni to animacji i jej pozycji. Przycisk W dalej będzie maksymalną wartością, czyli 300, natomiast pad będzie działał lepiej, czyli teraz ruch gracza bardziej jest dopasowany do przesuwania się pod nim podłogi. Wygląda to lepiej. Jednakże, jeżeli pamiętamy, obsługujemy już myszkę, nie obsługujemy natomiast pada, który powinien się też umożliwiać poruszanie się gracza, no bo głupio się trzyma jednocześnie myszkę i pada. Dlatego dodajmy dodatkowy axis mapping w przypadku gamepada, a więc obracanie gracza w prawo kamerą, w prawo i w lewo, góra i dół. Wybierzmy tutaj thumbstick X axis dla obrotu X, no i Y axis thumbstick right dla ruchu w poziomie i tutaj w pionie. Ale ponieważ ten ruch może być zbyt gwałtowny, przeskalujmy tą wartość do połowy. Niech to będzie taka wartość do opanowania. No jak widzimy, ruszając gałką możemy się poruszać. Oczywiście siła wychylenia gałki też ma pewne znaczenie, więc myślę, że teraz jest ok. Oczywiście można zamienić obrót na minus 1, jeżeli uważamy, że to jest lepsze. Wejdźmy do gracz charakter, ponieważ animacje są, gry mogą być różne. Może to być na przykład poruszanie się na księżycu, wtedy gracz trochę inaczej się zachowuje, jest trochę lżejszy. Mamy tutaj na przykład parametry takie jak prędkość chodzenia. To może zostawimy, ale jeżeli byśmy na przykład byli na księżycu, możemy zmienić jump z velocity. Domyślnie jest to 420, czyli prędkość wyskoku. Jeżeli damy 1000, to widzimy, że jesteśmy nieco silniejsi, możemy skoczyć wyżej. Jest też taki parametr jak air control, czyli możemy kontrolować podczas skoku nasz ruch. To raczej nie jest normalne, ale jeżeli ustawimy na 1, podczas skoku możemy się przemieszczać. Dodatkowymi rzeczami są takie parametry, jak na przykład tutaj możemy je znaleźć. Jeżeli wejdziemy, zobaczymy, że możemy na przykład kucać. Nie mam takiej animacji, więc nie zostawię. Możemy też latać, a takiej animacji również nie mamy, więc nasza postać nie kuca i nie lata, a tylko chodzi.